I zobaczmy, drogie lwy, co dla Was. Pamiętajcie, żeby zajrzeć sobie do intro, jeżeli tam jeszcze nie byliście, a jesteście ciekawi. Zaczynamy od kart Aura Soma, a więc jaki znak, hasło, co być może jest także kolorem przewodnim, tym uzdrawianiem, bo temu te karty służą. One chcą wskazać na obszar tego, co powinno być uzdrowione. Wyskoczyła, zostawiamy. Co w tarocie? A więc miesiąc październik dla lwów. Miesiąc październik dla zodiakalnego lwa. Jaka energia może się tutaj chcieć pokazać na październik? Październik dla lwa. Październik dla lwa. Ja muszę sobie chyba znaleźć jakąś taką platformę, w której będzie mi bliżej sięgać po te karty, które wyskakują jak z procy, aby też się mniej może niszczyły po tym szuraniu po podłodze. Chociaż ja lubię, że one gadają. Bardzo. Potencjał. Pokażcie nam potencjał miesiąca października dla lwów. A więc co w październiku jest potencjałem? Dwie Wam się pokazały. No to zostawimy te dwie. Jaką kartę chce wskazać tarot na miłość dla wszystkich lwów? Karta na miłość. Karta na miłość. Karta na miłość w miesiącu październiku dla lwa. Jak te miłości w październiku dla lwów mogą się przedstawiać? No, ja już podejrzewam, słuchajcie. Piszcie w komentarzach, jaką kartę wylosowałam. Zobaczymy. Sprawdzajcie swoją intuicję. Napiszcie, zanim jeszcze odkryję te karty. Co to za karta może być? I praca. A więc co w pracy dla lwa w październiku? Praca. Praca dla lwa. Jaki to czas w pracy? Ok. Dwie też się wysunęły. No, mam nadzieję tylko, że nie będę gadać 3 godziny, bo nie mam czasu, słuchajcie. Co jest wyzwaniem? Wyzwanie w miesiącu w październiku dla lwa. I co jest radą? Jaka karta rada? Karta rada dla lwów. Pod spodem. No, słuchajcie. Spód pokazywać może, tak się umówiłam, energie, które was dotyczą może teraz, czy też które także są powodem, dla którego tutaj zaglądacie. Czasami pytaniem, które stawiać możecie, ale też pokazują mi pewne zdarzenia, które ze względu, pamiętajcie, na ogół nas tutaj zebranych, może mogą być trochę gdzieś pomieszane. Karta rada jeszcze. No i co? Patrzymy, co Wam się tutaj chce pokazać. Zaczniemy od karty Aura Soma. Jestem w harmonii z mądrością mojego serca. I ósemeczka, a więc praca. Praca nad sobą, praca nad mądrością, praca nad harmonią, praca nad własnym sercem, tak powiem w skrócie. A więc harmonia, serce, własna mądrość. Te kolory także mogą mieć tutaj znaczenie dla Was w tym miesiącu. Mogą także Was wspierać, możecie się nimi także otaczać. Miesiąc, październik, król denarów, siła. Siła, siła, co jest Waszym potencjałem tego miesiąca. I tu się pokazały dwie karty, ale sobie zaraz dopowiemy, co jest w miłości. Zgadliście? Zasłaniam. Napiszcie, kto zgadł. Mówię poważnie. Napiszcie, czy wiedzieliście, czy zgadliście. Słońce. I w pracy pokazały Wam się również dwie, ta wyskoczyła jako pierwsza, no i tutaj dopełniająca. Wyzwanie jeszcze, wyzwanie i radę zostawiamy sobie na końcu. Wyzwanie macie świat. No, macie mocne, duże arkana także, a więc jesteście tutaj, drogie lwy, w takiej energii, która być może będzie się troszeczkę bardziej przekładać na inne także miesiące, czy na zupełnie jeszcze inny okres, aniżeli tylko czas października. Ale sam październik pokazuje się bardzo pięknie, trzymacie świat na kolanach, czy też październik go trzyma, no bo ciężko powiedzieć, więc może w tym październiku, tak mi przeszło gdzieś przez myśl, będą się także działy pewne sytuacje, które będą, no,
jakoś wpływać na to, co poszczególne jednostki odczuwać mogą. I u was akurat ta karta tak wygląda, tak się przedstawiła, taki odczyt też mi się gdzieś nasunął, ale dla was samych indywidualnie, ale jednak ogólnie, bo czytanie jest ogólne, może to wskazywać, że czas będzie dla was finansowo korzystny, że będziecie także, powinien być przynajmniej korzystny, ale może też się skupiać na tym, co jest zabezpieczeniem swojego majątku, co jest zabezpieczeniem dóbr, które posiadacie. Jak dobrze gospodarujecie finansami, jak dobrze zorganizowani jesteście, jaką macie orientację w terenie, bo tutaj właśnie ta kula ziemska gdzieś się pokazuje, a więc czy wszystko jest pod wasze dyktando, czy jesteście także współpracujący z tym światem? Czy jesteście za pan brat z tymi zasadami, w których się poruszacie, z tymi regułami gry, które, no, bądź co bądź tutaj mocno w tej finansowej nucie się obracają? To jest, pamiętajcie, takie stabilizujące i stabilne, odpowiedzialne podejście do spraw, więc może ten miesiąc was do tego po prostu nakłaniać, czy namawiać. Zapomniałam jeszcze o tle, a więc o tym, co właśnie jest podstawą tego czytania. I powiem wam, że są wśród was lwy, które, no tu się dużo u was też działo, tak bym powiedziała, zawodowo u niektórych, ale tak patrząc nie tak daleko i nie tak głęboko, to są wśród was te lwy, które nie do końca znają intencje, albo nie do końca są wam znane uczucia kogoś, kogo darzycie wy uczuciem. Tak powiem. To może być ktoś z daleka, to może być osoba, która sama zrezygnowała z was. Ale tu nie jest tak, jakoś tak, wiecie, no tutaj nie ma jakichś końców i tym podobnych, tylko może być to dla niektórych lwów jakieś ukryte uczucie, jakaś taka nuta, bym powiedziała, niepewności o to, co czuje druga strona, albo też niepewnych intencji. Może dowiedziałyście się coś i nie jesteście do końca świadome, czy sytuacja jest na tyle dynamiczna, czy dokładnie taka, o jakiej zostaliście poinformowani. No tutaj takie się pokazują, jakieś takie energie. Braku jawności pewnych spraw, które mogą was nurtować, albo ukrytych uczuć i zastanawiania się, czy też rozważania, czy też zebrania się do tego, aby no jedni sobie darować, jedni się pokusić o to, co jest odważnym krokiem. Ale to takie, słuchajcie, no w tle gdzieś akcenty. Także jest tutaj cesarzowa, a więc może być tak, że właśnie jakaś cesarzowa chodzi wam po głowie, a być może jesteście wy tym, tą lwicą właśnie tutaj w tej karcie. No i o jakiejś obfitości, czy o jakiejś możliwości gdzieś walczycie, czy chcecie, czy marzycie, czy jest tutaj no jakaś taka was energia dopełnienia czegoś, czego wam być może brakuje. Ale wracając do sedna. Ogólnie mocne karty wam się pokazują, a więc miesiąc październik też może chcieć stawiać właśnie na to, co takim dosłownie liderem w was jest. A i ten lider pokazał się dla mnie tutaj w tym potencjale, bo jest to król buław, a więc tutaj może będziecie albo mieli do czynienia z jakimś innym sobie królem, który będzie dla was pewnego rodzaju wsparciem, pomocną dłonią, albo jest to energia wasza, żeby w sobie tego lidera, taką odwagę, taką charyzmę czy determinację, a może brak, no właśnie, przejmowania się, żeby w sobie wykrzesać taką energię, która sprawi, że będziecie bardziej przedsiębiorczy albo zdobędziecie, czy będziecie mieli szansę na więcej wpływów. To może być wasz osobisty ogień, to może być wasz entuzjazm, wasz zapał, wasza także gdzieś nuta przekonywania do swego, tak powiem, bo tutaj tak czuję. Ale jest w tym jakaś taka, słuchajcie, energia, nie chcę powiedzieć, że bezwzględna, ale no taka gdzieś dla siebie. A więc być może potencjałem jest dla was to, żeby jak najwięcej dla siebie zdobyć i właśnie uzyskać, co jest trochę niezgodne z moją filozofią życia, ale no taka energia karty i też tak gdzieś tutaj tą grafikę czytam, a więc żeby może nie przejmować się, inaczej to ujmę, może żeby nie przejmować się opinią czy zdaniem innych, no wiecie, tak pozytywnie jak i negatywnie, chociaż bardziej mam na myśli to, co takie
No, w nas ludziach trudne, jeżeli chodzi o kontakt z drugim takim samym człowiekiem, a więc to, że być może ktoś musi wykazać się tą większą siłą, czy manipulacji, czy determinacji, czy wiecie, no takiego gdzieś zdobycia dla siebie, nieważne co ten drugi. I to nie jest do końca fajne, ale no, wspominam o tym, bo być może tutaj jesteście gdzieś bardziej wycofani, a potrzebujecie takiego impulsu, żeby uwierzyć w siebie, no to ta energia mówi: bądź odważny. Idź z tą charyzmą, miej wpływ na coś, a więc zdobądź się na to, żeby mieć wpływ na coś, już zanim w ogóle staniesz się na przykład liderem, czy zanim zostaniesz do tej funkcji powołany. Ale również pokazała Wam się karta umiarkowania, a więc powiem Wam w ten sposób, że w połączeniu jest tutaj pokazane, że jeżeli są wśród Was tak silne lwy, które nie potrzebują tej zachęty, to jest pokazany umiar. A więc karty mówią, tak bardziej może wyhamuj, może też troszeczkę bardziej posłuchaj tego rytmu ziemi, posłuchaj tego rytmu, który jest także w tej karcie tego października. Nie działaj z energią wychodzenia przed szereg, nie działaj z energią bycia takim może radykałem, czy gdzieś takim trochę, no powiem, zimnym draniem. A więc zbalansuj. Znajdź ten złoty środek, spróbuj także siebie nagiąć do tych sytuacji, które, no, które być może także od ciebie czegoś wymagają. Nie chodzi o obniżanie standardów, ale gdzieś być może o to właśnie bardziej uzdrowione w tobie ego, tak powiem. Jeżeli są wśród was te lwy, które cisną, cisną gdzieś tylko i wyłącznie są sfokusowane na to, co takie mocno przyziemne, no to tutaj energie pokazują, że warto to zobaczyć, warto się zastanowić nad tym, jakie nawiązania ze światem zewnętrznym posiadasz, bo i ten świat zewnętrzny pokazał ci się tutaj w tym wezwaniu, a więc on jest gdzieś być może wytyczną, no albo lustrem tych właśnie możliwości. Dlatego też zanim się w nim przejrzysz, spróbuj się przejrzeć także w swoich intencjach, czy w takim gdzieś zdrowym także rozsądku, czy emocjach, a które no, w tym miesiącu mogą troszeczkę cię gdzieś tak bardziej ukierunkowywać odważnie. W miłości może także, zwłaszcza ponieważ tutaj się pokazują dla was, pamiętajcie, energie takie połączone, a więc niepodzielone na kategorie w tych głównych punktach tej podróży, w energiach miesiąca. I dlatego ten potencjał może się także odnosić nie tylko do spraw zawodowych, ale i do spraw emocjonalnych, stąd także gdzieś tutaj te dwa scenariusze, które Wam przytaczam. W miłości. Piękne, słuchajcie, widoki, piękne możliwości, może jakaś wycieczka wspólna. Kto wie, może sobie tutaj będą lwy, no właśnie, pofolgują sobie i podarują sobie coś, co jest dla waszego ducha, zdrowia, tej energii dosłownej, a więc dogrzania siebie, dogrzania i doładowania optymizmem. To jest także, pamiętacie, wewnętrzne dziecko, a więc w trudnościach być może tego miesiąca, czy też w stanach takich, które będą trochę powodowały małe kłopoty. Zwróćcie uwagę na to, czy nie są one gdzieś, czy nie tkwią one gdzieś w środku was, czy to nie jest jakiś deficyt, który nie dotyczy kompletnie waszego związku, czy waszych relacji. Tylko powinniście być może tutaj od siebie zacząć w kierunku tego, co równoważy, w kierunku tego, co daje dostatek. Praca natomiast pokazała Wam się czwórka kielichów. Karta, której ja nie lubię, bo w tej karcie, dla mnie przynajmniej, skrywa się takie poczucie nie tyle może rozczarowania, co nieukontentowania. Więc może ktoś Was gdzieś nie, no nie wiem, no właśnie, nie sprawić, że będziecie już tym liderem, tak od już, od natychmiast. Bo tutaj też się pokazała karta, która może mi wskazywać pewnego rodzaju opóźnienia, które też w tej pracy mogą się Wam pokazywać. I też uwaga w tym miesiącu na zbyt duże gdzieś roztrwanianie, pamiętajcie, finansów, czy na jakąś taką nonszalancję. Bo tu w ogóle czuję taką nonszalancję w tym czytaniu, że albo Wy jesteście tak nastawieni, albo Wy chcecie tak podbić świat, albo gdzieś macie wokół siebie takie energie, które tą nonszalancją właśnie sprawiają, że sami może idziecie w stronę, która no, wcale także nie jest dla Was taka satysfakcjonująca, albo właśnie jest kosztem czegoś. On jest dla Was wyzwaniem, pamiętajcie, a więc trzeba go podbić, trzeba go zdobyć. Jaką metodą?
Okaże się, ale tutaj może dla niektórych tym światem być po prostu świat uczuć i miłości. I w tym momencie pokazane są pewnego rodzaju przejaśnienia na horyzoncie, pewnego rodzaju pod wpływem także, bo to z waszym potencjałem, aby gdzieś zmiękczyć wasze serce, aby też wykazać się większą empatią. Jeżeli nawet czujecie, że nie wiem, że nie macie, czy nie potrzebujecie, to być może ten miesiąc trochę was tak uwrażliwi. A pracy. Pewne rzeczy będą dla waszego dobra także pohamowane, więc być może także powiem inny scenariusz dla tych, którzy czują się świetnie, mają się wyśmienicie, że pewne te już wspomniane takie zniesmaczenia czy pewnego rodzaju nieukontentowania, tak je nazwę, mogą zostać odsunięte w czasie, a więc mogą się pewne rzeczy dla was okazać trochę później. Możecie pewnych rzeczy po prostu też jeszcze na chwilę obecną albo nie odczuwać, albo nie widzieć. Nie chcąc gdzieś rozdzielać tego czytania na samodzielne karty. A więc tutaj aspiracje, nowe wizje, nowe pomysły, czy też potrzeba tego pomysłu, bo być może tutaj wasza dusza jest głodna i potrzebuje jakiegoś natchnienia, może także jakiejś inwencji twórczej. I tu wracamy do karty, pamiętajcie, jestem w harmonii ze swoją mądrością serca. To jest także gdzieś to umiarkowanie, które wam się tutaj pokazało w potencjale, a więc żeby coś uzdrowić, żeby coś ustabilizować, żeby coś tak wprawić w jakiś taki może zdrowszy rytm, a więc być może też będą wśród was w tym miesiącu te lwy, które już to wiedzą albo które to szybko odkryją i zmienią pewną metodologię swojej pracy, czy zmienią pewnego rodzaju postrzeganie swoich mocy względem gotowości tego świata, tak powiem. Rada, no właśnie. I znowu macie czakramy. Zobaczcie, ile tego wszystkiego. Siódemka denarów. Czas. A więc tutaj coś musi się okazać dopiero później, coś musi do was przyjść zdecydowanie w innym czasie, coś ma się zrodzić, wykiełkować, na coś trzeba jeszcze chwilę poczekać, nie przyspieszać, nie tupać nogą, być cierpliwym. To jest wasza rada. Bądź, drogi lwie, cierpliwy. Nic więcej. Dajcie czasowi czas, pozwólcie rozwijać się z tym rzeczą, czy tym obfitością, tym okazałością, także we własnym tempie. Jaka karta jeszcze na koniec, ta podsumowująca, zobaczmy. No właśnie. A pokazała wam się piękna karta, bądź wdzięczny. A więc świadomie kieruj swoją uwagę na rzeczy i okoliczności, za które jesteś wdzięczny. Umieść w centrum swojej decyzji naprawdę ważne aspekty swojego życia. Zatem, drogi lwie, być może w tym miesiącu pewnego rodzaju podarowanie sobie cierpliwego oczekiwania na rezultaty, czy na efekty, czy na może pewne współprace, pomysły, inicjatywy będzie gdzieś powodować tobą, że będziesz chciał więcej, że będziesz chciał szybciej, ale może być to czas, który właśnie chce skłonić cię tymi wibracjami, których doświadczać będziesz, za co wdzięczny jesteś, a więc żebyś w tym poszukał, co ciebie raduje, bo może szukasz zupełnie nowych uciech, może szukasz zupełnie nowych impulsów i nie dostrzegasz, albo budujesz je na zupełnie innej przestrzeni energetycznej niż ta, która należy do ciebie. Gdzieś tutaj może nie do końca jest dopasowane do tego albo tempo, albo charakter, albo gotowość, właśnie powiedziałam, świata do ciebie, czy ciebie do świata. Nie wiem, czy wy już nie mieliście takiego czytania, w którym ja ten aspekt poruszałam i to właśnie chyba chodziło o wasz znak zodiaku, bodajże w lipcu. Czy świat jest gotowy na was? Czy to wszystko już... Czy to już? I czy wy już? Nie wyprzedzaj faktów. Puść to wolno. Rób swoje. Trzymajcie się. I pamiętajcie o aktywności również. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Hej.